Jest wtorek, 10 maja. Spotkanie, o którym usłyszysz, odbywa się w zimie. Jest to czas chłodu, oczekiwania, energii, która nie znajduje ujścia w pracach na roli. Ewangelista napisał, że jest to również czas niepewności. Jeśli w tobie pojawiają się podobne uczucia, posłuchaj, jaką radę na nie daje Jezus. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Jana. Obchodzono w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni w portyku Salomona. Otoczyli go Żydzi i mówili do niego: dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie. Rzekł do nich Jezus: powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o mnie. A wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Święta dla jednych są czasem radości, a dla innych konfrontacji z wieloma pytaniami. W uroczystość poświęcenia świątyni Jezus przechadza się po domu swego Ojca. Ma w sobie pokój i pewność. Natomiast otaczają go ludzie pełni niepokoju, zarzucając, że trzyma ich w niepewności. Skąd ten nastrój, te pytania? Czy nie stąd, że każde święto, choć na nie czekamy, jest jednocześnie sytuacją, która stawia nas naprzeciw własnego wnętrza? Pyta nas, kim jestem, w co wierzę, czego oczekuję. Żydzi oczekują od Jezusa jasnej deklaracji, że jest Mesjaszem. Choć nieraz już to objawił, potwierdził też czynami dokonanymi w imię Ojca. Czy i w tobie pojawia się czasem rozdarcie pomiędzy obietnicą Bożą a tak zwanym zdrowym rozsądkiem, własnymi wyobrażeniami na temat wiary i trudnymi czasem doświadczeniami w życiu,
które każą wciąż wołać: gdzie jest Bóg? Odpowiedzią na niepokój jest decyzja o wyborze pasterza. Czyjego głosu chcesz słuchać? Za kim iść? Jezus mówi: moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Składa niepodważalną obietnicę, pełną mocy i absolutnej pewności. Słuchając ponownie słów Ewangelii, poczuj smak opieki Boga, uwierz w Jego siłę, której nic nie zdoła złamać, i zobacz, czy to Jego chcesz słuchać. Obchodzono w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni w portyku Salomona. Otoczyli go Żydzi i mówili do niego: dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie. Rzekł do nich Jezus: powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o mnie. A wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Panie, naucz mnie z powodzi wielu obietnic, które daje świat, wybierać Twoją obietnicę, niewzruszoną i wieczną. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.